Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jubileuszowa Sienica to złożone wydarzenie kulturalne, łączące w sobie kilka bardzo ważnych dla naszej społeczności lokalnej rocznic. W pierwszej części dzisiejszej zaakcentować pragniemy 260-lecie ukończenia budowy kościoła i klasztoru Ojców Reformatów oraz 155-lecie Seminarium Nauczycielskiego. Druga część odbędzie się 16 października, podczas której świętować będziemy 800-lecie najstarszej pisemnej wzmianki o Sienicy, 70-lecie istnienia naszej biblioteki oraz 5-lecie chóru Kanon. W programie przewidziane są również koncerty oraz prelekcja historyczna. Zapraszam już dziś. Tego wieczoru usłyszą Państwo prelekcję, którą wygłosił pan Ryszard Łupkowski, a tuż po niej rozpocznie się widowisko teatralno-muzyczne Transitus Świętego Franciszka w wykonaniu dziecięco-młodzieżowej oazy według pomysłu siostry Moniki i siostry Joanny oraz chóru Kanon pod kierunkiem Moniki Pszkit. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje 2021. Partnerami zadania jest Sekcja Historyczna, Baza Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Sienickich, Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusowego w Sienicy oraz międzypokoleniowy chór kameralny Kanon. Partnerami medialnymi Tygodnik Mazowiecki Nowy Dzwon i czasopismo Gminy Sienica Sieniczka. Zapraszamy. Budynek kościoła, w którym się obecnie znajdujemy, był oddany do użytku po 10 latach od wmurowania kamienia węgielnego. Kamień węgielny wmurowany został 1 maja 1751 roku przez księdza Marcina Załuskiego, biskupa drezdeńskiego, sufragana płockiego. Pomysł uczynienia fundacji i darowania jej ojcom franciszkanom reformatom spotkał się z ogólnym poparciem i przychylnością, zwłaszcza zwierzchności kościelnej. Świadczy to o znaczącej pozycji fundatora Kazimierza Grudzieńskiego, kasztelana czerskiego, najwyższego pułkownika Wojska Polskiego, a później wojewody mazowieckiego i jego małżonki Antoniny z Nowosielskich. Gwoli ścisłości, początkowo Kazimierz Grudzieński zamierzał uczynić fundację zakonowi kapucynów, lecz jego żona na swój sposób przekonała małżonka do wyboru i sprowadzenia do Sienicy ojców reformatów. Od początków budowy przybyli do Sienicy dwaj ojcowie reformaci, by nadzorować wszystkie prace budowlane i zachować wszystkie wymagania dla klasztoru. Właśnie ci ojcowie, gdy zauważyli pewne nieprawidłowości, zwrócili się do bardzo znanego architekta Solariego, by przeprojektował i nadał właściwy klasztorowi kształt i rozwiązania architektoniczne. Dziś jest to najwspanialszy zabytek w Sienicy, jeden z niewielu takich w kraju. Konsekracji klasztoru i kościoła dokonał 14 sierpnia 1761 roku sufragan warszawski ksiądz biskup Jan Albert Randi. Nie był to jeszcze koniec prac. Trwały one do 1771 roku, zwłaszcza te w zakresie wykończenia wnętrz. Realizowane były już pod patronatem syna Kazimierza Grudzieńskiego, Michała. Pracami nadal kierował Antonio Solari. Trochę o reformatach w Sienicy. Reformaci byli w Sienicy od 1761 roku. Ich zajęcia wyznaczała reguła zakonna. Głównym zajęciem była modlitwa, szerzenie wiary i miłości chrześcijańskiej. Wielu z nich było znanymi kaznodziejami, rekolekcjonistami,
ale też prowadzono szpitalik dla miejscowej ludności, zajmowano się uprawą przyklasztornej ziemi, a przede wszystkim uprawiano warzywa i zioła. Prowadzono tutaj też nowicjat. Powodowani miłością chrześcijańską, ale też patriotyzmem, pomagali powstańcom listopadowym i styczniowym, co poskutkowało likwidacją zakonu w 1864 roku przez władze carskie. I tutaj przechodzimy do następnej, znaczącej rocznicy dla Sienicy, kształcenia pedagogicznego na bazie budynku klasztornego. Trzeciego października, w dniu śmierci świętego Franciszka z Asyżu, bracia i siostry ze wszystkich zakonów franciszkańskich gromadzą się na nabożeństwie zwanym Transitus. Jest to pamiątka przejścia świętego biedaczyny z ziemi do chwały nieba. W naszym kościele chcemy upamiętnić to wydarzenie poprzez przygotowaną inscenizację. Święty Franciszek był synem bogatego kupca. Marzył, by stać się sławnym rycerzem. Jednak po kilku nieudanych próbach zrozumiał, że Pan Bóg ma dla niego inne zadanie. Często w samotności chodził do pobliskich kościołów i kapliczek, by tam na modlitwie szukać woli Boga. Jednym z jego ulubionych miejsc był kościół San Damiano, świętego Damiana. Tam przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego modlił się tymi słowami. Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Thank you.
wszystkim chrześcijanom, zakonnikom, duchownym i świeckim, mężczyznom i kobietom, wszystkim, którzy mieszkają na całym świecie, brat Franciszek, sługa ich i poddany, składa hołd i uszanowanie oraz życzy im prawdziwego pokoju z nieba i szczerej miłości w Panu. Będąc sługą wszystkich, mam obowiązek służyć wszystkim i udzielać im słów mojego Pana. Bóg Ojciec chce, abyśmy wszyscy zostali przez Niego zbawieni i przyjmowali Go z czystym sercem i ciałem. Lecz niewielu jest takich, którzy pragną Go przyjmować i dostąpić zaszczytu przez Niego zbawienia. Chociaż jarzmo Jego jest słodkie, a Jego brzemię lekkie. Jakżeż jednak szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy miłują Pana i czynią tak, jak sam Pan mówi w Ewangelii. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem i bliźniego, jak siebie samego. Miłujmy więc Boga i uwielbiajmy Go czystym sercem i czystym umysłem, bo On tego przede wszystkim poszukuje, gdy mówi: prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Wydawajmy również owoce godne nawrócenia i kochajmy bliźnich jak siebie samych. A jeśli ktoś nie chce lub nie może ich tak kochać jak siebie, niech im przynajmniej nie wyrządza złego, lecz niech czyni im dobrze. A na wszystkich, którzy będą to czynić i wytrwają aż do końca, spocznie Duch Pański i będzie w nich przebywał. I będą synami Ojca Niebieskiego, bo spełniają Jego uczynki i są oblubieńcami, braćmi i matkami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pod wpływem przykładu życia i głoszonego słowa do świętego Franciszka zaczęli dołączać inni bracia, którzy chcieli w ten sam sposób żyć i naśladować Jezusa. Również święta Klara, bogata szlachcianka, idąc za wskazówkami świętego biedaczyny, rozpoczęła życie pokuty i wraz ze swymi siostrami dała początek zakonowi sióstr klarysek. Franciszku, jakżeś ty obrał, że Bóg nieskończoność rozciągnięty, mieszka cię w głowie, bo dziś już spotkała wyjęty, albo kto ci powiedział, kiedyś ty po górach chodzi. Zabawiasz się,
pod koniec swego życia święty Franciszek schorowany i prawie niewidomy ułożył pieśń słoneczną. Najwyższy Wszechmogący Boże, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, wraz z naszym Panem Bratem Słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. Jest ono piękne i świecące wielkim blaskiem. Twoim najwyższy jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata księżyc i gwiazdy. Ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze, i chmury, i pogodę, i każdy czas, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc i jest on piękny i radosny, i krzepki, i mocny. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni Ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwiecznieni. Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę, śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni Ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli, albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Thank you.
3 października 1226 roku święty Franciszek rozstał się z tym światem. Miał wtedy 45 lat życia. Od 20 lat czynił pokutę. Od 2 lat nosił na swym ciele i boku stygmaty, rany Pana Jezusa Chrystusa. Już ziemię okrył nocy cień, otulił mrokiem cały świat, gdy przeczuwany śmierci dzień, Ojcu miast morza popiół kładł. Z jaką stałością święty mąż wierzy nadziei mocnej trwał, miłości odchodzi cicho z ziemi.